Russia Podbije Polskę. Dzisiaj przedstawiam wstrząsającą wizję przepowiednie Weroniki Lueken. No właśnie, kim była ta kobieta, co ona tak naprawdę zapowiada, a mówiła o tym, że Rosja zaatakuje Polskę, podbije Polskę. No miejmy nadzieję, że ta przepowiednia się nie zrealizuje. Dzisiaj przedstawiam wizję przepowiedni Weroniki Lueken. Ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No mam nadzieję, że ta wizja przepowiednia nie zrealizuje się, bo ona jest po prostu przerażająca. Natomiast jest ona fascynująca, że praktycznie ta kobieta potrafiła to przewidzieć wiele, wiele lat temu. Kim jest ta kobieta? Na moim kanale z reguły są to przepowiednie jasnowidza Jackowskiego, a także innych jasnowidzów, chociaż są też po prostu filmiki poświęcone Weronice Lueken. Jest to kobieta, która nazywana jest wizjonerką, mistyczką, jasnowidzem. Ona zmarła w 1995 roku. Od 89 roku każda wizja przepowiednia była spisywana, była nagrywana i dzisiaj praktycznie po latach wiemy, co ona mówiła, tak? To nie jest kwestia jakby koniunkturalna, że teraz Rosja zaatakowała Ukrainę. O i tak, po prostu pojawiła się przepowiednia, że Rosja teraz zaatakuje Polskę. Ona to już mówiła kilka, no nie kilkadziesiąt lat, tak. No, e, kiedy zmarła, to ponad 22 lata temu zmarła. Ona mówiła to już praktycznie 30 lat temu o tym mówiła tutaj ta kobieta. No i mówiła w ten sposób: cytuję: Pan Jezus. Powiedział, że tym krajem jest Polska, Rosjanie wejdą do Polski i zajmą ją. I po tym wszystkim powiedział mi, że ci ludzie otoczą też inny kraj. Widziałam ten kraj, to była Italia, Rosja uderzy na Włochy, ale gdy tam wkroczy, to wtedy ciemności okryją ziemię. Tak mówiła Weronika Lueke, nieprawdopodobna wizja przepowiednia, bo ona miała praktycznie tutaj te wizje przepowiednie. Sądziła tak i mówiła o tym, że ma wizję bezpośrednio od Matki Boskiej, że ona jej przekazuje praktycznie te wizje przepowiednie i dzieliła się nimi. No i tutaj jest kwestia sporna, bo wiele z ich wizji przepowiednich zrealizowało się, tego nikt nie podważa, natomiast Kościół, Kościół praktycznie tutaj odrzucał jej wizje przepowiednie. Tak? Mówił, że nie ma po prostu dowodów naukowych potwierdzających to, tylko no, z drugiej strony trzeba pamiętać, że Kościół, w kontekście właśnie wizji przepowiedni, to jest niechętny uznaje to jako okultyzm. To jest jakby jedna sprawa, czy kwalifikuje do, do okultyzmu. Druga sprawa to też po prostu jest taka, że o, podobno tak, jeśli chodzi o te badanie jej przez Kościół, to nigdy nie doszło do takiego spotkania praktycznie osobistego, a więc nie była sytuacja, żeby przedstawiciel Kościoła katolickiego rzeczywiście z nią rozmawiał, sprawdzał praktycznie to, co ona mówi. No więc ocena jej. Na bazie praktycznie tutaj tego, co nagłosi głosi, bez tak naprawdę osobistego kontaktu, no rozmowy, wywiadu jakiegoś osobistego, tak, rozmowy i tak dalej, no jest ona dosyć no, kontrowersyjna. No ale nie, ja nie jestem teologiem, nie jestem jakimś po prostu tutaj sędzią, żebym oceniał, czy ona była wizjonerem, czy też nie czy była jasnowidzem, czy też nie. W każdym razie ta wizja jej zachowała się i ona mówi wprost. Pan Jezus powiedział, że tym krajem jest Polska. Rosjanie wejdą do Polski, zajmą ją i po tym wszystkim powiedział mi, że ci ludzie otoczą też inny kraj. Widziałam ten kraj, to była Italia. Rosja uderzy na Włochy, ale gdy tam wkroczy, to wtedy ciemności okryją ziemię. I to jest przerażające, bo ona mówiła o tym, że nie tylko po prostu Polska zostanie zaatakowana, ale także Italia, czyli Włochy, zostałyby zaatakowane, tylko Pytanie też jest takie, czy to by było hmm, praktycznie sytuacja taka, że na przykład Rosja zaatakowałaby Włochy z punktu widzenia strategicznego? żeby mieć po prostu bazę wypadową do ataku na kolejne państwa, tak to było w przypadku Aneksu Krymu. Czy to byłaby sytuacja, że Rosja obawiałaby się na przykład innych państw, tak, bo wydawałoby się, że na przykład Rosja może zaatakować tutaj Polskę i kolejne państwa, tak? A w ogóle jakby w kontekście tego co teraz się dzieje, a więc tego, że Rosja zaatakowała Ukrainę, to wydawałoby się, że po prostu Rosja zaatakuje Ukrainę, potem Polskę i będzie tak po prostu chciała poszerzać kolejne państwa, zdobywać kolejne państwa, a tym bardziej po prostu były republiki radzieckie, a ona mówi tylko o Polsce i o e, praktycznie Italii, o słonecznej Italii. Ja muszę powiedzieć, że ta jej wizja przepowiednia, ona się łączy z takimi wizjami przepowiedniami, które były, e, które przedstawiałem na moim kanale i tam rzeczywiście była kwestia tego, że papież będzie w popochu uciekał z Watykanu, e, że praktycznie tutaj widzi Włochy, które są zniszczone, kompletnie zdewastowane. No, dla nas to może wydawać teraz szok, jak Włoch jada tam na wakacje, po prostu tak, ludzie jeżdżą na wakacje do Watykanu, e, do Rzymu, no ja nie jeżdżę, ale jakby ludzie jeżdżą gdzie, gdzie będą po prostu Włochy zniszczone, no ale wiemy o tym, tak samo było w przypadku Ukrainy, ludzie też jeździli na wakacje do Ukrainy, no a teraz po prostu Ukraina jest kompletnie zniszczona, kompletnie zdewastowana przez to, co się tam dzieje, przez wojnę, no więc przerażająca sprawa i tutaj też jest jeszcze jedna rzecz przerażająca, bo ona mówi w ten sposób, Rosja uderzy na Włochy, ale gdy tam wkroczy, to wtedy ciemności okryją ziemię. Ciemności okryją Ziemię. I teraz na dwoje babka wróżyła, bo albo doszłoby do odpowiedzi, do kontry. No wiadomo, Włochy są w NATO. Mogłaby być atak na przykład nuklearny na Rosję. Rosja też by odpowiedziała atakiem nuklearnym, użyciem broni nuklearnej. Yy, albo po prostu wymiana ognia tak potężnego, tej użycie dużej broni. Na przykład, Jasnoid Jackowski mówił, że atak na Rosję odbędzie się z terenu Turcji i będzie to swego rodzaju cios w plecy, bo Rosja nie będzie zdawała sobie sprawy z tego, że właśnie atak nastąpi. Ze strony Turcji. Albo też tutaj istnieje druga interpretacja tej, tej części przepowiedni, ponieważ ona mówiła o tym, że praktycznie czeka nas jakby apokalipsa, koniec świata, i mówiła w ten sposób: tak, zbliży się wielka kula ognia, jak słońce, będzie wybuch na słońcu i niebo stanie się różowe. Dym i pyły był zakryją wszystko. Weronika Luke, Lueken tak właśnie mówiła w swojej wizji, w swojej przepowiedni, tak? Więc, no, mogłoby doświadczyć, że co. Słońce, można powiedzieć, zgaśnie z abstryknięciem tutaj czarodziejskiej różdżki, jak ze włączeniem tutaj światła. No raczej to jest mało prawdopodobne, no ale może po prostu jakaś będzie katastrofa na Ziemi. Ale ja bym tego nie, nie łączył, bo tutaj ja bym to łączył bardziej z kwestią militarną, tak? a więc, że Ziemia się okryje ciemnością. I to też jest ciekawe, bo to, co ona mówi, to się przecież łączy z Ewangelią świętego Jana z Apokalipsą, z kwestią praktycznie trzy dni ciemności, który nastąpią na świecie, czy wtedy, gdyby została użyta broń nuklearna, nastąpiłyby trzy e, dni ciemności na świecie, tak? E, no, a ktoś powie, a dlaczego trzy dni ciemności? Ja już to wielokrotnie tłumaczyłem na moim kanale, mianowicie Gdyby została użyta broń nuklearna, wiadomo, jakiekolwiek byśmy przyjęli scenariusz, tak? Załóżmy e, e, Rosja kontra NATO. Ros, e, NATO na przykład zaatakowałoby Rosję, zrzuciłoby bombę atomową, czy na przykład Rosja zaatakowałaby NATO. E, no to by też Rosja do, też by dostała praktycznie bombę atomową, czyli dwa mocarstwa byłyby zniszczone, ale pewne rejony świata by przetrwały. E, przetrwałyby. Natomiast cały ten wybuch by spowodował, że cały ten kurs, to wszystko by się uniosło do góry, bo pojawiłaby się ogromna w praktycznie, ja nie jestem jakby tutaj znawcą fizyki czy geofizyki, i tak dalej, pojawi się praktycznie ten cały kurz, który będzie się unosił w stratosferze czy w atmosferze i on spowoduje, że Słońce nie będzie mogło się przedostać na Ziemię i ta sytuacja by trwała 3 dni, aż po prostu opadłby ten kurz, aż by po prostu opadły te wszystkie, tak, te po prostu całe, całe po prostu te efekty te, te wybuchu jądrowego. I stąd by wynikała praktycznie ta sytuacja dotycząca 3 dni Ciemności. No nieprawdopodobna, fascynująca wizja przepowiednia, przerażająca z punktu widzenia nas tutaj w Polsce. Miejmy nadzieję, że ona się nigdy nie zrealizuje, ta przepowiednia, bo to byłaby katastrofa dla Polski, gdyby Rosja rzeczywiście chciała zaatakować. Jako optymistyczną informację mogę powiedzieć, że według jasnowidza Jackowskiego to jest mało prawdopodobne, żeby Rosja zaatakowała Polskę, bo, bo Rosja nie ma w tym żadnego interesu. Aczkolwiek to nie chodzi o taki interes, że Polska niby leży po prostu tak na ropie czy na gazie łupkowym, tylko chodzi po prostu bardziej o zagranie na nosie Europie, czy na to, czy po prostu kwestia na przykład wypadowa, jeśli chodzi o bazy wojskowe, tak? Albo też zniszczenie baz wojskowych, które znajdują się w Polsce, albo też przecięcie całego praktycznie sznuru dostaw jeśli chodzi o sprzęt wojskowy dla Ukrainy, a więc atak nie sam w sobie, tylko atak po praktycznie punktowy, strategiczny z punktu widzenia Rosji, to co na przykład teraz ma Szwecja i Finlandia, tak, jeśli nie mylę, praktycznie w portki robią, bo chcą od razu przystępować do NATO, podpisują akcesy, przez wiele lat nie wstępowali do NATO, bo uważają, że są po prostu tutaj neutralni, nie, nie, nie mieli po prostu chęci przystępować do NATO, nawet redukowali tutaj wojsko, a dzisiaj się okazuje, że tam Szwecja ile, po prostu tysiąc 300 kilometrów graniczy, nie czy Finlandia, tak? Graniczy praktycznie tutaj z, z tutaj właśnie Rosją i obawiają się, czy po prostu za Ukrainą, kolejnym państwem, które będzie chciała Rosję podbić, to nie jest właśnie państwo skandynawskie. No więc jestem ciekawcowy na ten temat, co na temat przepowiedni, właśnie Weroniki. Lueken. Ja jej biografię jej wizję przedstawiałem na moim kanale. Zachęcam po prostu do wpisania właśnie Weronika Lueken w, w pole wyszukiwania na moim kanale. Tam znajdą się szczegółowe informacje, biografia tej kobiety, tak? Jej wizje, przepowiednie. To wszystko, dzisiaj. Pozdrawiam. Stawcie suba, trzymajcie się. Cześć.